Noc świętojańska to święto przywitania lata, związane z letnim przesileniem i najdłuższym dniem roku, wywodzące się jeszcze z pogańskich obrzędów Słowian. Noc świętojańska obchodzona jest w Wigilię świętego Jana z 23 na 24 czerwca. Jest to, według starych wierzeń, noc niebezpieczna w czasie, której złe siły starają się zdobyć władzę dla siebie, a ludzie usiłują im w tym przeszkodzić. W tym celu rozpalano święte ognie. Ich blask miał odstraszyć demony i czarownice. Obrzędy sobótki w Polsce i u ludów sąsiednich na ogół wiążą się z nocą świętojańską, a jedynie na Śląsku i w Małopolsce Południowej obchodzi się je w okresie Zielonych Świąt. Wianki. Nazwa ta wywodzi się od popularnego w tym dniu zwyczaju puszczania wianków na wodę. Zwyczaje, legendy, obrzędy, tradycje, wróżby sobótkowe, sobótka, noc świętojańska, wianki to święto radości, miłości, młodości, wody, ognia, urodzaju. Dawniej kąpiel w rzece przed 24 czerwca uchodziła za niebezpieczną. Według legendy uważano, że dopiero gdy święty Jan Chrzciciel ochrzcił wody, topielice nie mogły już ludziom szkodzić. Stare przysłowia głoszą: na świętego Jana woda już ogrzana. Dzień ten był ważny dla rybaków, lisaków i innych ludzi, których praca była związana z wodą. W tę noc ludzie wychodzili na pola i przy ogniach świętojańskich bawili się radośnie przy muzyce do białego rana. Najbardziej znaną wróżbą sobótkową było puszczanie wianków na wodę. Stąd też jedna z nazw – wianki. Panny na wydaniu puszczały na wodę uplecione ze świeżych kwiatów i ziół wianki. Wyłowienie przez kawalera wianka wróżyło szybkie za mąż pójście. Jeśli wianek utonął, panna nie miała szans na męża. Ze świętem najkrótszej nocy związana jest również legenda o zakwitaniu paproci. Według słowiańskich wierzeń paproć miała zakwitnąć raz w roku w tę magiczną noc. Znalezienie kwiatu paproci jest bardzo trudne, gdyż złe duchy przeszkadzają w tym człowiekowi. Osoba, której uda się odszukać ten legendarny, przez chwilę widoczny kwiat, będzie cieszyć się szczęściem i bogactwem.
dużo godzin. Naprawdę gromkie brawa dla tych tancerzy na najwyższym poziomie. Chciałabym powiedzieć, że mało kto zatańczyłby 30 minut bez wytchnienia, bez żadnej przerwy, a oni to zrobili, brawa dla nich. Oczywiście nie byłoby tego wszystkiego bez Magdy Dudys i chcielibyśmy jej podziękować najmocniej za ten wniosek i nam poświęciła. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, jestem pod olbrzymim wrażeniem, zresztą pewnie każdy z Was. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować organizatorce całego tego zamieszania i oczywiście każdemu z osobna uczestników, ale żeby to zrobić, to przede wszystkim pozwólcie najpierw wywdzięczę się Madzi. Kolejne ręce organizatorki tego pięknego przedstawienia chciałbym złożyć plik biletów na pierwszy dzień festiwalu Mamry. W taki sposób chciałbym Wam podziękować za Wasz wysiłek, który tutaj z pasją zrealizowaliście. Przepiękne przedstawienie. Wielkie dzięki. Podziękować dla pana Zbyszka, bo bez niego pewnie też by nie było tej nocy świętojańskiej, także wielkie brawa. Chciałabym też również podziękować dla pana dyrektora WCK. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy tam ćwiczyć i dziękujemy za udostępnienie sali, także też wielkie brawa. Również też chciałabym podziękować wszystkim, których teraz nie wymieniam, ponieważ nie tylko te dwie osoby, ale również cała masa osób, która nam pomagała zbierać kwiaty, która pomagała pleść wianki, która pomagała w różnych rzeczach. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Yeah.
Yeah.